Dobry wieczór Państwu. Witam w skromnych progach Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka. Witam Państwa w ten wyjątkowy wieczór. Myślami i sercem jesteśmy połączeni ze Sztokholmem. Przed chwilą skończyła się uroczystość wręczania Nagrody Nobla naszej wspaniałej pisarce Oldze Tokarczuk. A dzisiaj w Łodzi pierwsze Tokarczukiana, mam nadzieję, że nie ostatnie. Rozmawialiśmy z panem profesorem Płóciennikiem o tym, że dzisiaj jest 1/3 sali, drugie Tokarczukiana będą przy pełnej sali, trzecie będziemy w Atlas Arenie, a czwarte na PGE Narodowe. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy czytać fragmenty prozy Olgi Tokarczuk. Wyboru dokonał pan profesor Jarosław Płóciennik, który jest również pomysłodawcą i spiritus movens naszego spotkania, więc oddam głos, ale później jeszcze będę miał dla Państwa komunikat, myślę, że ważny i potrzebny. Jarek. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałbym powiedzieć, że to twórcze pisanie Uniwersytetu Łódzkiego jest organizatorem spiritus movens i generalnie stoi za wyborem tych tekstów. Ja byłem jedynie małym zaczątkiem całego procesu, za który dziękuję twórczemu pisaniu Uniwersytetu Łódzkiego i chciałbym powiedzieć, że no, ja się bardzo cieszę z tego, że Państwo jesteście z nami. Chcecie świętować święto Olgi Tokarczuk, święto polskiej kultury, święto polskiej literatury, polskości jako takiej, bo wydaje się, że to jest właśnie najlepszy fragment tego, co może ofiarować polska kultura, jeśli jest przetłumaczalna na języki uniwersalne. Bez jakiejś wielkiego wprowadzenia chciałbym zaprezentować projekt performatywnego czytania, który będzie Olgą Tokarczuk w 5D, ponieważ nie tylko będzie wizja, nie tylko będzie dźwięk, ale będzie również smak, dotyk i węch. Także serdecznie Państwa zapraszam do udziału. A dla tych, którzy będą na końcu mogli wspomnieć przynajmniej 3 utwory, które zostały odczytane dzisiaj, nazwy tych utworów, tytuły tych utworów, mamy specjalną nagrodę. Przetwory. Gdy umarła, wyprawił jej godziwy pogrzeb. Przyszły wszystkie jej przyjaciółki. Pokraczne starsze panie w beretach, w pachnących naftaliną szubach, z kołnierzami z nutrii, z których wystawały ich głowy niczym wielkie, blade guzy. Zaczęły taktownie pochlipywać, gdy trumna na mokrych od deszczu linach zjechała w dół, a potem zbite w grupki pod kopułkami składanych parasolek w najbardziej nieprawdopodobne wzorki, ruszyły w kierunku autobusowych przystanków. Jeszcze tego samego wieczora otworzył barek, gdzie trzymała swoje dokumenty i szukał tam. Sam nie wiedział czego. Pieniędzy, akcji, obligacji, jednej z tych polis na spokojną starość, które reklamuje się zawsze w telewizji jesiennymi scenami pełnymi opadających liści. Znalazł tylko stare książeczki oszczędnościowe z lat 60. i 70. oraz legitymację partyjną ojca, który zmarł szczęśliwie w 81. roku w całkowitym przekonaniu, że komunizm jest porządkiem metafizycznym i wiecznym. Leżały tam także jego rysunki z przedszkola, ułożone starannie w tekturowej teczce z gumką. To go wzruszyło, że trzymała jego rysunki, nigdy by nie pomyślał. Były tam też jej zeszyty wypełnione przepisami na pikle, marynaty i konfitury. Każdy zaczynał się na osobnej stronie, a jego nazwę zdobiły nieśmiałe zawiasy. Kuchenny wyraz potrzeby piękna. Pikle z gorczycą, dynia marynowana a la Diana, sałatka awiniońska, borowik po kreolsku. Czasem pojawiały się drobne ekstrawagancje. Galaretka ze skórek jabłkowych, albo na przykład tatarak w cukrze. To nasunęło mu myśl, żeby zejść do piwnicy. Nie był tam od lat, ale ona, jego matka, chętnie tam przebywała, czemu jakoś nigdy się nie dziwił. Gdy uważała, że za głośno ogląda mecz,
Gdy na nic zdawały się jej coraz mizerniejsze utyskiwania, słyszał brzęk kluczy, potem trzaśnięcie drzwi, znikała na dłuższy, błogosławiony czas. Dałbyś już spokój tej telewizji. Wtedy już bez żadnych przeszkód mógł oddawać się swemu ulubionemu zajęciu. Opróżnianiu kolejnych puszek piwa i śledzeniu dwóch grup mężczyzn przebranych w kolorowe koszulki i przemieszczających się w pogoni za piłką z jednej połowy boiska na drugą. Piwnica wyglądała niezwykle schludnie. Leżał tu mały wytarty dywanik, pamiętał go jeszcze z dzieciństwa, i stał obity pluszem fotel. Na nim dostrzegł porządnie złożony, udziergany na drutach pled. Były tutaj też stojąca lampa z blatem, kilka zaczytanych na amen książek. Jednak to, co zrobiło piekielne wrażenie, to półki, pełne pobłyskujących słoików z przetworami. Każdy z nich zaopatrzony był w samoprzylepną etykietę. Powtarzały się na nich, jak zauważył, nazwy z zeszytów z przepisami. Korniszony w zalewie pani Stasi 1999. Papryka na zakąskę 2003. Smalec pani Zosi. Niektóre z tych nazw brzmiały tajemniczo, na przykład fasolka szparagowa apertyzowana. No za nic nie mógł sobie przypomnieć, co znaczy apertyzować. Widok ściśniętych w słoju bladych grzybów, wielokolorowych warzyw czy krwistych papryczek budził w nim chęć do życia. Pobieżnie przeszukał półki, ale nie znalazł ukrytych za słoikami papierów wartościowych ani pieniędzy. Wyglądało na to, że nic mu nie pozostawiła. Rozszerzył swoją przestrzeń życiową na jej pokój. Rzucał tu teraz brudne łachy i gromadził kartony z piwem. Od czasu do czasu przynosił sobie z dołu pudło przetworów, otwierał po kolei słoiki jednym ruchem dłoni i widelcem wygrzebywał ze środka, co tam było. Piwo i orzeszki czy paluszki słone w połączeniu z marynowaną papryką albo maleńkimi, delikatnymi, jak niemowlęta, korniszonami smakowały znakomicie. Siedział przed telewizorem, kontemplując swoją nową życiową sytuację, świeżo uzyskaną wolność. Zdawało mu się, jakby właśnie zdał maturę i wszystko stało przed nim otworem, jakby zaczęło się nowe, lepsze życie. A przecież miał już swoje lata, w zeszłym roku przekroczył 50. Czuł się jednak młodo, właśnie jak maturzysta. Choć pieniądze z ostatniej renty zmarłej matki powoli się kończyły, uznał, że ma jeszcze czas na podjęcie właściwych decyzji. Zje powoli to, co mu zostawiła w spadku, będzie kupował najwyżej chleb i masło, oczywiście piwo. Potem może rzeczywiście rozejrzy się za jakąś pracą. Oto wierciła mu dziurę w brzuchu przez ostatnie 20 parę lat. Może pójdzie do pośredniaka. Na pewno znajdzie się coś dla 50-letniego maturzysty, takiego jak on. Może nawet ubierze się w jasny garnitur, porządnie przez nią wyprasowany i powieszony w szafie w komplecie z niebieską koszulą i ruszy na miasto. Jeśli tylko nie będzie w telewizji żadnego meczu. Znalazłbyś sobie własne mieszkanie. Był wolnym. Ale brakowało mu trochę szurania kapci matki. Przyzwyczaił się do tego monotonnego dźwięku, który dołączał się zwykle jej cichy głos. Dałbyś już spokój tej telewizji. Poszedłbyś gdzieś do ludzi, poznał jakąś dziewczynę, czy masz zamiar spędzić tak resztę życia. Znalazłbyś sobie własne mieszkanie. To jest za ciasno na dwie osoby. Ludzie się żenią, mają dzieci, wyjeżdżają na wakacje pod namiot, umawiają się na grilla. A ty co? Nie wstyd ci, że utrzymuje cię teraz schorowana matka? Najpierw ojciec, a teraz ty. Wszystko wam trzeba wyprać, wyprasować, zakupy przynieść do domu. Ten telewizor mi przeszkadza. Nie mogę spać, a ty co? Siedzisz przy nim do rana. Co ty tam oglądasz przez całe noce? Jak cię to nie nudzi? Tak smędziła całymi godzinami, więc kupił sobie słuchawki. To było jakieś rozwiązanie. Ona nie słyszała telewizji. Dałbyś już spokój. A on jej. Poszedłbyś gdzieś do ludzi, poznał jakąś dziewczynę. Teraz spędzić na resztę życia, znalazłbyś sobie własne mieszkanie. To jest za ciasno na dwie osoby. Ludzie się żyją. Teraz jednak było jakoś za cicho. Jej wymuskany kiedyś pokój pełen serwetek i serwantek zaczął wypełniać się stosami pustych opakowań, słoików, brudnych ubrań. A potem także dziwnym zapachem z butwiałych prześcieradeł, tynku dotkniętego językami grzyba, zamkniętej przestrzeni, która nieporuszana żadnym przewiewem zaczyna się psuć i fermentować. Kiedyś, gdy szukał czystych ręczników, znalazł na dnie szafy kolejną baterię przetworów. Stały w ukryciu, pod stosami pościeli, wtulone w motki wełny. Partyzanci. Piąta słoikowa kolumna. Przejrzał je uważnie. Od tamtych z piwnicy różniły się wiekiem. Napisy na etykietach były nieco wyblakłe. Powtarzał się rok 1991 i 1992. Ale zdarzały się też pojedyncze egzemplarze jeszcze starsze. Na przykład z roku 1983 i jeden z 1978.
To on okazał się główną przyczyną nieprzyjemnego zapachu. Metalowa nakrętka zardzewiała i wpuściła do środka powietrze, obdarzając w zamian pomieszczenie wonią rozkładu. Cokolwiek znajdowało się kiedyś w słoju, teraz zamieniło się w brunatny kłąb. Wyrzucił całość ze wstrętem. Na etykietach powtarzały się podobne napisy od choćby dnia w przecierze porzeczkowym albo porzeczki w przecierze dyniowym. Były też zupełnie osiwiałe korniszony. Zawartości wielu innych słoików nikt nie potrafiłby już rozpoznać, gdyby nie grzeczny, usłużny napis. Marynowane grzyby stały się nieprzeniknioną, mroczną galaretą. Dżemy, czarnym skrzepem, pasztety zbiły się w małą, zasuszoną piąstkę. Następne przetwory znalazł w szafce na buty i w schowku pod wanną. Kryły się też w nocnej szafce przy jej łóżku. Zdumiała go ta kolekcja. Czy chowała przed nim jedzenie? Czy robiła te zapasy dla siebie, sądząc, że kiedyś jej syn się wyprowadzi? A może zostawiła je właśnie jemu, zakładając, że odejdzie pierwsza? Matki, zgodnie z porządkiem natury, żyją przecież krócej niż synowie. Może chciała mu tymi wekami zabezpieczyć przyszłość? Oglądał kolejne przetwory zmieszaniną wzruszenia i wstrętu i oto natknął się na jeden w kuchni pod zlewem z napisem sznurówki w occie 2004. To powinno go było zaniepokoić. Patrzył na zwinięte w kłębek, pływające w zalewie brązowe sznureczki i czarne kulki ziela angielskiego pomiędzy nimi. Poczuł się nieswojo. Tylko tyle. Przypomniał sobie, jak czatowała na niego, gdy ściągnął z uszu słuchawki i szedł do łazienki. Wtedy pośpiesznie wysuwała się z kuchni i stawała mu na drodze. Wszystkie pisklęta opuszczają gniazda. Taki jest porządek rzeczy. Rodzicom należy się jęczało. Odpoczynek. W całej przyrodzie obowiązuje to prawo. Więc dlaczego mnie męczysz? Powinieneś już dawno wyprowadzić i ułożyć sobie życie. Potem, gdy próbował ją delikatnie wyminąć, chwytała go za rękę i jej głos robił się wyższy i jeszcze bardziej piskliwy. Należy mi się spokojna starość. Zostaw mnie wreszcie w spokoju. Chcę odpocząć. On jednak zamknął się w łazience, przekręcał kluczyk i oddawał się swoim myślom. Próbowała go jeszcze przechwycić, gdy wracał, ale wyraźnie z mniejszym przekonaniem. Potem rozpływała się niezauważalnie w swoim pokoju i tam ślad po niej ginął aż do następnego ranka, kiedy to specjalnie tłukła się garnkami, żeby nie mógł spać. Ale przecież wiadomo, że matki kochają swoje dzieci. Po to są właśnie matki, żeby kochać i wybaczać. Wcale więc nie przejął się tymi sznurówkami, a potem gąbką w sosie pomidorowym, którą znalazł w piwnicy. Była zresztą lojalnie podpisana. Gąbka w sosie pomidorowym 2001. Otworzyłby sprawdzić, czy napis się zgadza z zawartością i wyrzucił do kosza. Tych dziwactw nie traktował jako obliczonych na przyszłość złośliwości pod swoim adresem. Przecież znajdował i prawdziwe rarytasy. Jednym z ostatnich słoików na górnej półce w piwnicy była przepyszna golonka. Wciąż też ślinka ciekła mu na myśl o ostro przyprawionych buraczkach, które odkrył za zasłoną w pokoju. W dwa dni wtrząchnął kilka weków, a na deser wybierał palcem wprost ze słoiczka konfiturę z pigwy. Na mecz Polska-Anglia przytargał z piwnicy całe pudło przetworów. Obstawił je baterią piwa, sięgał do pudła, na chybił, trafił i pałaszował, ledwie patrząc, co je. Jeden słoik zwrócił jego uwagę, bo matka zrobiła na etykiecie śmieszny błąd. Grzybki marynowane 2005. Grzybki? Wyciągał widelcem białe, delikatne kapelusze, wkładał do ust, a one jak żywe ześlizgiwały mu się przez gardło do żołądka. Padł gol, potem następny, a on nawet nie zauważył, kiedy zjadł wszystkie. W nocy musiał iść do łazienki, gdzie zapisł nad muszlą strząsany odruchem wymiotnym. Wydawało mu się, że ona tam stoi, mękoli tym swoim nieznośnym, piskliwym głosem, lecz przytomnie przypomniał sobie, że przecież umarła. Wymiotował do rana, ale to niewiele pomogło. Ostatkiem sił udało mu się wezwać pogotowie. W szpitalu chcieli mu zrobić przeszczep wątroby, lecz nie znaleziono dawcy, więc nie odzyskawszy przytomności, zmarł po kilku dniach. Pojawił się pewien kłopot, bo nie było komu odebrać ciała z kostnicy i urządzić pogrzebu. W końcu na apel policji zgłosiły się po nie przyjaciółki matki, te pokraczne starsze panie w fantazyjnych beretach, rozkładając nad grobem parasolki w absurdalne wzorki, odprawiły swoje litościwe funeralne rytuały.